Podwojenie dotychczasowej stawki za wywóz odpadów. Z taką karą mogą liczyć się mieszkańcy, którzy nie stosują się do wymogów dotyczących segregacji śmieci. Widmo reperkusji skutecznie działa na osoby zamieszkałe na osiedlu Staszica, czego wynikiem jest coraz więcej zamkniętych zsypów. Wnioski mieszkańców napływają do spółdzielni, która blokuje dostęp do kolejnych śmietników, mobilizując tym samym mieszkańców do segregacji odpadów. To jest na wniosek mieszkańców, zamykamy wsypy. Na dzień dzisiejszy około mamy zamkniętych około 35 sypów na różnych jednostkach, a szczególnie teraz właśnie się nasiliła akcja na jednostce C, to znaczy Dąbrowskiej, Zapolskiej, i w tych okolicach po prostu zamykamy na wniosek oczywiście większości mieszkańców, którzy korzystają z tych sypów. Mieszkańcy osiedla w różny sposób reagują na kwestię zbiorowego karania za brak segregacji śmieci. Jednocześnie są zgodni co do tego, że sortowanie odpadów to dobra praktyka. Moje córki powiedziały: mama, musimy segregować, my segregujemy i ty tak samo również, ja segreguję. Pokupywały mi wiadereczka takie małe, ja mogę sobie dwa razy dziennie bio zanieść, prawda, żeby mi to nie cuchnęło. Oczywiście z żoną segregujemy i to nie chodzi o pieniądze. Ludzie sobie muszą zdawać sprawę, że jak będą dalej tak postępować, bo niektórych stać na przykład, to jest największa głupota, że go stać i on będzie płacił podwójnie. Ma segregować, ma. Po prostu moje zdanie jest takie, że trochę szerzej trzeba patrzeć. Tam, gdzie ja mieszkam, to do tego śmietnika kto chce przyjeżdża. Pół miasta przyjeżdża. Mieszkam nad Skarbą, na Staszica, i tam wjeżdżają nieraz wieczorem, oglądam to, chyba przyjeżdża wyrzucić śmieci. Kto to chce segregować? Nie wiem, jak to będzie. To znaczy, ja mam segregować, a za niego muszę płacić. Ludzie, którzy chodzą po śmietnikach, po prostu bałaganią. Wyrzucają, przerzucają te sortowane z tymi różnymi, a oni później nas straszą, że będą płacić to czy tamto. Nie? Dlatego, że wsypy są niepozamykane i nadal lokatorzy wyrzucają śmieci do wsypu. Jeżeli jest obowiązek segregacji i pojemniki są na zewnątrz, to uważam, że powinno każdego z nas to obowiązywać, żeby wywnosić na zewnątrz, prawda? Coraz więcej jest również wniosków o wynajem pomieszczeń przy zsypach. Mieszkańcy z chęcią wykorzystaliby je jako tak zwane skrytki, jednak żeby to zrobić, muszą uzyskać zgodę spółdzielni mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy czekamy na opinię strażaka, który określi, w jaki sposób możemy je wynająć, czy przekazać, wynająć mieszkańcom, którzy się zgłoszą do spółdzielni, żeby zagospodarować te pomieszczenie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że trzeba będzie tam drobne inwestycje zrobić, a przede wszystkim wymienić drzwi na ognioodporne i 30, żeby po prostu takie są mniej więcej ustalenia ze strażą pożarną.